Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest Vicky Gabor, którą znają nie tylko młodzi ludzie. A jaka jest naprawdę ta urocza młoda dama? No to zaraz się tego dowiemy. Dużo się zmieniło w Twoim życiu, od kiedy no, zostałaś już rozpoznawalną gwiazdą, prawda? Jakie są plusy, jakie minusy tego w tym momencie w Twoim życiu? Zmieniło się dużo w sumie. Plusy są takie, że jakby działam więcej i to wszystko jest takie teraz... Nie wiem, po prostu jakby nagrywam, więcej tworzę, wydaję, ostatnio wyszła moja jakby nowa piosenka Toxic Love, więc naprawdę dużo się dzieje. Na razie są praktycznie same plusy. Zaczęłam pracować z nowymi ludźmi i to wszystko jest takie zgrane teraz i fajnie jak już to wychodzi. A nie przeszkadza Ci to w byciu taką normalną nastolatką, czyli jak chcesz gdzieś pójść ze znajomymi, to nie czujesz takiej presji, że o, Vicky, możemy sobie z Tobą zrobić selfie? Nie, czasami są takie chwile, kiedy bym chciała po prostu wyjść sobie normalnie z przyjaciółmi, ale z drugiej strony też chciałam iść taką drogą, więc... Czyli jest to Twój wybór. Tak, chciałam, żeby tak było i jest, więc jakby dla mnie to jest spoko. W ogóle miło jest to, że niektórzy fani też jakby szanują tą prywatność i to jest mega fajne, ale jak też do mnie po to, co mi pytają zdjęcia, to też jest mega miło z ich strony i czasami nawet są fajne convos i konwersacje jakieś takie fajne, więc dla mnie to jest spoko. Urodę masz na pewno po mamie, a po kim ten talent do śpiewania? Też chyba po mamie. Nie, u nas wszyscy śpiewają, grają. Moja rodzina jest bardzo muzykalna i u nas to tak muzycznie wszystko wygląda, więc myślę, że albo po mamie, nie wiem, po tacie. No po kimś z rodziny, skoro mówisz, że taka utalentowana rodzina. A powiedz, jakiej muzyki lubisz słuchać, tak? Poza wszystkimi swoimi utworami oczywiście, to na jakiej muzyce zostałaś wychowana? Ja oczywiście na jakby romskiej. Uwielbiam typu w sensie takie bałkańskie rytmy, takie, nie wiem, arabskie, uwielbiam indyjskie, więc... Czyli orientalne. Orientalne, tak. Słucham praktycznie cały czas. Czego jeszcze? Dziwny miks, bo R&B, trochę rapu, trochę popu, więc to jest tak... Moja playlista jest po prostu zmieszana i tam się wszystko znajdzie. Nawet jakby czasami klasyczne numery się znajdą, ale to... A inspiracje do swoich utworów to tak naprawdę skąd bierzesz, bo masz jakiś wpływ na to też, na dobór repertuaru, który śpiewasz? Oczywiście, ja w ogóle też piszę swoją muzykę i właśnie Toxic Love, który niedawno była premiera, napisałam ja z Jeremim Sikorskim i Trips i pisałam tekst i muzykę, więc nie wiem, u mnie to wygląda strasznie na freestylu, że wchodzimy do studia, wiemy, że musimy coś napisać i po prostu mam jakiś fajny temat, to... I się dzieje. I się dzieje po prostu. Czyli spontaniczność, fantastycznie. Tak. A powiedz, co lubisz robić tak poza muzyką? Jakie masz hobby? Co lubi jeść Victoria Gabor? Jakie masz ulubione potrawy? Kolor chyba czarny? Tak. Zgadza się. Czarny, biały, brązowy uwielbiam. Niebieski, żółty, różowy. Dużo. Dużo. No dobrze. A co lubisz robić poza muzyką? Masz jakieś hobby? Tak, chyba. Lubię się zajmować zwierzątkami, lubię jeść. Masz już jakieś zwierzątko? Mam pieska. Ale słyszałam, że dzisiaj zamawiałaś drugiego na święta, żebyś chciała dostać. No, zobaczymy jak to z tym wyjdzie. Nie wiem. Ale lubię też jeść, próbować dania, uwielbiam. No i moim ulubioną taką jakby jedzeniem, nie wiem jak to... Potrawą? Potrawą, tak. To jest chyba sushi. Sushi, czyli egzotycznie po japońsku. A święta? No bo przed nami święta. Obchodzicie na pewno bardzo hucznie Wigilię. No i co jest na waszych stołach? Co jest ulubioną potrawą? Jest zawsze dużo, jest od koloru, jakby nie wiem...
No bo sushi chyba nie masz na Wigilię. Jeszcze nie miałam. Może się uda, bo jakby nie robi nikt u nas, nie umie nikt robić. Bo ja może ja się nauczę, co sobie będę robić, nie? Zobaczymy. Ale uwielbiam jeść barszcz mojej babci, który jest dla mnie po prostu bardzo dobry. I uszka są w tym barszczu też? To różnie ludzie. Z czym jeszcze jest barszcz? No, można zjeść z ziemniaczkami na przykład. Albo z łóżkami na Wigilię. No, to z ziemniaczkami wolę chyba. Łóżki to chyba nie dla mnie. I w ogóle pić sobie uwielbiam też na cieplutko. Więc myślę, że barszcz, bo jest naprawdę super, jak moja babcia robi. Tylko jak moja babcia robi. Więc to jest chyba moja ulubiona taka potrawa, jeżeli chodzi o święta. A powiedz mi, czego byś życzyła sobie na przyszły rok, który już lada moment? Czy są jeszcze jakieś takie marzenia u Ciebie, które byś chciała zrealizować w najbliższym czasie? No bo właściwie wielu nastolatków mogło powiedzieć, że w tej chwili już masz wszystko. Poza tym drugim psem jeszcze. Nie wiem, może więcej... żebym wypuszczała więcej muzy teraz, żeby to... A koncerty lubisz? Oczywiście, że no, żeby było więcej koncertów, oczywiście, żeby nie było tego COVID-a, to chyba sobie wszyscy życzymy tutaj. Szczerze to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie masz pojęcia. To może łatwiej by było nam czegoś pożyczyć wszystkim Twoim fanom i młodym ludziom. Co byś życzyła młodym ludziom i co byś im poradziła, żeby cieszyli się po prostu, co mają robić, żeby cieszyć się z małych rzeczy, żeby każdy dzień był dla nich piękny? Okej. Nie wiem. Myślę, że bądźcie przede wszystkim sobą. Nie przejmujcie się nikim. Jak ktoś wam mówi, że to się nie uda, to się uda. Zawsze się udaje, tylko trzeba w siebie wierzyć. I to jest najważniejsze. No i przede wszystkim chciałabym życzyć wesołych świąt, zdrowych i żeby były lepsze. Nie wiem, żeby nie było tego COVID-a po prostu. No i żeby one były jakieś fajne, śmieszne, żeby szczęścia dużo było. To my Ci też życzymy bardzo dużo optymizmu, który masz, żeby Cię nie opuszczał i radości. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była Wiki Gabor, której życzymy wszystkiego dobrego, a wspólnie z Wiki Państwu również wesołych świąt.